Gramy na licencji Creative Commons. Gramy legalnie. No to witam Was serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku naszej audycji, naszego podcastu Inny Punkt Widzenia, w którym przedstawiamy sytuację z życia codziennego, przedstawiamy newsy i ważne lub całkowicie bardzo nieważne wydarzenia z dwóch stron, z dwóch punktów widzenia. Podobnie jak podzielony jest nasz kraj, podobnie podzielone są nasze zdania. To główne motto naszej audycji przyświeca, a jako, że przyświecało również i dzisiaj i wczoraj, wywiązała się dyskusja na temat audycji w związku i o w tytule odnoszącym się do dzieci na planach zdjęciowych, planach filmowych. Dostałem wiele maili, na które oczywiście wszystkie odpowiedziałem. Dostałem również maila z podziękowaniami od osoby, odnośnie której ta dyskusja się wywiązała. Chodzi dokładnie o dziewczynkę Nicole. Dostałem maila, odpisałem. Raz jeszcze mówię, że nie ma za co. Jeżeli działa, to działa, że ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że różni i inni uczestnicy i słuchacze tego podcastu, tej audycji również trzymają za ciebie kciuki. A o czym będzie dziś? Sprawdźmy już teraz. Cios za wyznanie i kolor skóry. Asmat pochodzi z Pakistanu. No i właśnie dostał w Polsce w zęby. Ali z Egiptu dostał w prezencie płonącą butelkę z benzyną, a Szali z Bangladeszu namazane na murze jej baru przesłanie dla państwa islamskiego. Szef MSW niezmiennie mówi, że takie ataki to margines, tyle że ten margines nie mieści się już w dotychczasowych statystykach. A to, co mówi pan minister, to możemy sobie oczywiście wszyscy przeczytać i sprawdzić na bieżąco, słuchając radio, czytając różnego rodzaju prasę, oglądając telewizję. Natomiast mnie ciekawi, co na ten temat sądzą inni Polacy, czyli wy, czyli również i my. Co na temat uchodźców, imigrantów sądzimy? No, jest to temat naprawdę bardzo gorący, temat, który od spokojnie 3-4 lat nie schodzi z ust większości Polaków, większości niestety prawdziwych Polaków. No właśnie, strona A jest za, a strona B jest przeciw. Zacznijmy tym razem na odwrót od tych, którzy są anty. Brytyjski Daily Mail opublikował zapis podsłuchanych rozmów przywódców państwa islamskiego. Wyślemy 500 tysięcy nielegalnych imigrantów w łodziach na stary kontynent. Wśród nich ukryjemy terrorystów. Kaddafi został obalony i zabity, a fala imigrantów ruszyła na Europę. Fala imigrantów ruszyła na Europę. Do Europy płyną, płynęły bądź będą płynąć miliony, tysiące, setki tysięcy łodzi wypełnionych po brzegi terrorystami. To pierwszy argument strony, która jest za tym, żeby nie przyjmować imigrantów, strony, której moim zdaniem, skromnym, bo skromnym, ale jednak moim, pomoc osobom innym, innego wyznania, pomoc osobom innego koloru skóry jest pomocą niepotrzebną, jest pomocą zbędną. No, natomiast paradoks właśnie tych ludzi polega na tym, że w generalnej mierze, i o tym mówią wszystkie statystyki, nieważne jakie byście nie czytali, czy statystyki Ipsos, TNS, OBOP, nieważne do jakiej prasy zaglądniecie, wszystkie agencje informacyjne, na przykład takie jak Huffington Post, AFP, Libération, wszystkie one mówią o tym, że większość ludzi, która jest przeciw przyjmowaniu uchodźców i imigrantów, jest w generalnej mierze poglądów stricte prawicowych i tu uwaga, również ultraprawicowych, czyli poglądów, w których zamykają swój świat i ograniczają swój świat, a nawet wszechświat tylko i wyłącznie do własnej ojczyzny i jej granic. To właśnie również ci ludzie twierdzą, że każdy, kto ma inny kolor skóry, jest tym człowiekiem nie do zaakceptowania, na pewno nie w Polsce. Niech sobie żyje wszędzie, byle nie w Polsce. To ja stawiam w takim razie pytanie. Jakie inne prawa obowiązują, jakie inne prawa mają ci ludzie niż my? Skoro ja jako Polak posiadam swój paszport i mam możliwość swobodnego poruszania się po terytorium całego świata, faktem do niektórych miejsc niezbędna jest mi wiza, żeby wyjechać, jak na przykład do USA, ale finalnie mogę to zrobić. Czym różni się człowiek, który jest Polakiem, od człowieka, który jest Syryjczykiem? Czy ten Syryjczyk nie posiada takich samych praw do podróżowania jak my? Takie same prawa posiada. Jakie jeszcze argumenty podnoszą przeciwnicy przyjmowania do Polski uchodźców, przeciwnicy przyjmowania do Polski imigrantów? Sprowadzenia do Polski 100 tysięcy muzułmanów. Czy to jest prawda? Powinien odpowiedzieć, proszę Państwa, minister zdrowia, dlatego, bo to są także kwestie związane z różnego rodzaju niebezpieczeństwami w tej sferze. Są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie. Argument pierwszy, choroby. Argument drugi. Więc uprzedzamy Was, jeżeli według tej nowej ustawy, choć na metr polskiej ziemi
wyjdziecie ze swoimi siepaczami, to będziecie stąd spierdalać szybciej niż ruscy 20. No, naczelny intelektualista naszego kraju się już wypowiedział, solista zabrał głos, argument drugi, po prostu mają spierdalać. No, bardzo bogaty argument, bardzo ciekawy, jakże angażujący wód intelektualny. Pomyślmy sobie, że autor tych słów, no niestety jest przywódcą swego rodzaju tłumu. Tłumu, który jest przeciw wszystkiemu. Ten tłum jest tylko i wyłącznie za tym, co sam chce prowadzić. Ten tłum jest tylko i wyłącznie za tym, żeby nikt inny do naszego kraju nie przyjeżdżał, ale jeżeli on już tam jedzie, jeżeli ten człowiek, który jest anty wszystkim, jedzie za pieniędzmi, na przykład do Londynu, na przykład do Irlandii, wszystko jest dobrze. Dlaczego jest źle? Przecież my możemy jeździć wszędzie, ale inni do nas nie mogą przyjechać w żadnym wypadku, bo są terrorystami, przenoszą choroby, no i oczywiście chcą dokonać 100 zamachów, w szczególności na patelni, lub chcą po prostu zburzyć Jezusa ze Świebodzina. Bardzo mądre podejście i bardzo racjonalny argument. Gratulujemy. Teraz wejdź na czat. Właśnie teraz wejdź na czat. No właśnie, a jeżeli ty jesteś przeciwko przyjmowaniu uchodźców i imigrantów do Polski, lub jeżeli to właśnie ty jesteś za tym, żeby tych imigrantów do Polski przyjmować, koniecznie zabierz swój głos tak, żeby mogli się do niego odnieść inni. Jest to swego rodzaju taki corner street w naszej audycji, gdzie każdy ma możliwość i każdy ma prawo do własnego zdania i do własnej wypowiedzi. Wystarczy, że ją nagracie lub napiszecie i mi ją wyślecie, na przykład w komentarzu pod tym filmikiem, na przykład na Facebooku lub na przykład w portalu SoundCloud, YouTube, iTunes, a jeżeli jeszcze to Wam nie pasuje, to jest oczywiście do Waszej dyspozycji mój adres e-mail adam@wysiekmedia.pl. Tam czekam na Wasze wypowiedzi codziennie, bez przerwy, 24 godziny na dobę i 168 godzin w tygodniu. Teraz wejdź na czat. Właśnie teraz wejdź na czat. Teraz. No to czas oddać głos osobom i ludziom oraz organizacjom, które są za przyjmowaniem uchodźców, ale zanim zacznijmy od statystyk. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przyznał w 2017 roku status uchodźcy 150 cudzoziemcom, w tym m.in. 17 Syryjczykom, 56 Ukraińcom, 14 obywatelom Federacji Rosyjskiej, Czeczenom i 13 osobom pochodzącym z Iranu. Dla porównania, rok wcześniej tą formą ochrony objęto 108 osób, 40 obywateli Syrii, 16 cudzoziemców z Ukrainy, 10 obywateli Federacji Rosyjskiej, 20 osób pochodzących z Turkmenistanu i 6 cudzoziemców z Tadżykistanu. No nie wiem, czy tylko i wyłącznie to ja pamiętam liczby z lekcji geografii i wiedzy o społeczeństwie, które miałem dobrych parę lat temu w gimnazjum i liceum. Czyli na przykład 38 milionów obywateli w naszym kraju, 308 osób ma szansę zdziałać coś, co przyczyni się do degradacji naszego kraju, do destrukcji naszego kraju w perspektywie 38 milionów ludzi, to około o 37 milionów 803 tysiące za mało, żeby cokolwiek więcej zrobić tutaj. Te osoby uciekają przed wojną. Miejmy to na uwadze, że większość z tych osób walczyło za swój kraj, czyli chciało wywalczyć wolność, swobodę we własnym kraju. Podczas tej walki mogły stracić jedną, dwie nogi lub jedną rękę. Wiele przypadków osobiście znam, wiele na bieżąco śledzę i wiem, że tutaj nie mylę się w żaden sposób. Powiedzcie im to proszę, że bez tych dwóch nóg, po przejściu 16 obozów w całej Europie, po 5000 km na piechotę, oni nie mają prawa na chociaż odrobinę spokoju i odrobinę normalności, chociażby w Polsce. Dlaczego? Też są ludźmi. Ludźmi, którzy mogą nawet dla naszego kraju zrobić wiele dobrego. Na przykład... Imigrant z Mali, który został tam okrzyknięty bohaterem. W ciągu zaledwie 30 sekund mężczyzna wspiął się na czwarte piętro, aby uratować wiszące na balkonie dziecko. Dramat rozgrywał się w sobotni wieczór w północnej części Paryża. Chłopiec został sam w domu, gdy jego tata robił zakupy. 22-letni imigrant przechodził obok, gdy zobaczył tłum zgromadzony przed budynkiem. Mężczyzna szybko wspiął się po wnętrznej ścianie budynku i dotarł do chłopca. Gdy na miejscu pojawiła się straż pożarna, ten był już bezpieczny. Heroizm 22-latka pochwaliła burmistrz. No ja wierzę, że dożyjemy w Polsce czasów, kiedy również osoby na wyższych stanowiskach będą miały ochotę i będą miały na tyle honoru, schowając lekko swoje poglądy do kieszeni i dumę również, żeby podziękować za to, co ktoś, kto ma inny kolor skóry, zrobił dobrego w naszym kraju, co ktoś, kto ma inny kolor skóry, inne wyznanie, przedstawia sobą inne poglądy, zrobił również dla nas, dla Polaków, dla nas jako obywateli lokalnych,
danej społeczności. Wierzę, że doczekamy i dożyjemy takiego momentu. No cóż, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że temat się Wam podobał. Jeżeli się podobał i jeżeli no poniekąd również mój słowotok, bo na tym polega ta audycja, Wam się podobał, kliknijcie proszę przycisk subskrybuj. Jest to, tak jak mówiłem i będę mówił to zawsze do oporu, motorem napędowym dla mnie do działania, ponieważ nie robiłem nic na taką skalę nigdy w internecie, sukcesywnie i codziennie teraz to robię, więc wspierajcie to, jeżeli się Wam to podoba, żeby tych filmików i tych audycji było więcej. Obiecuję, będą codziennie. Dzięki za wsparcie, trzymajcie się, cześć. Oczywiście zapraszam Was również na mojego fanpage'a i na moją stronę na Facebooku Adam Bysiek. A jeżeli na Facebooku, zawsze jest Instagram, małpa Adam Bysiek, znajdziecie mnie w bardzo prosty sposób. Audycja jest oczywiście również dostępna w serwisie SoundCloud oraz w iTunes. Trzymajcie się, cześć.